Hej, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo i jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w This War of Mine. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się zorganizować broń. Bio. Arika zabija bandytę, musimy okazać jej nasze wsparcie. Sama Arika. Udało mi się zabić bandytę i z życiem, ale to było naprawdę niebezpieczne. No, nikt nie dostał po moralach, więc to jest najważniejsze dla mnie. Tak, damy radę zrobić dwa posiłki, damy radę. Młody już też jest głodny, więc... Trzeba coś zjeść. Okej, daj... Małemu. I ty jest drugą porcję. Trzeba o dzieci dbać, tak. O dzieci i o starszego, bo starszy jest chory. Idź się połóż. Może młodego przyuczymy do czegoś. W sumie ile mamy wody? 39 mamy. Nie no, wodą stoimy dobrze. Mamy pistolet, nie? To jest już... To już jest teraz wow, nie? W końcu mamy coś takiego, co nam się przyda. Huśtawkę, zróbmy huśtawkę w sumie, bo czemu nie? Dobrze, Arika jest głodna i zmęczona, jutro będzie już bardzo głodna. Ale na szczęście nie ma depresji. To jest połowa sukcesu dla nas. Gospodarz malutki, gospodyni garbata, córeczka smarkata. Ja pierdziele. Skąd on to bierze, nie? Kolejna osoba po pomoc. Dobra, Henryk, idź tam. Jeżeli będzie trzeba, to Henryk pójdzie pomóc. Może uda nam się też... Chociaż... Szukam schronienia. Aha. Dobra. Chora. Jest źle. Mamy dużo osób chorych. To może być naprawdę niebezpieczne połączenie teraz. Skoro już jesteśmy razem, opowiem o sobie i mojej rodzinie. Mój ojciec był nadal praktycznym człowiekiem. Zawsze przypominał nam, że bezpieczeństwo finansowe jest najważniejsze. Dlatego zająłem się prawem, jak on, a moja siostra miała być lekarzem. Gdy wybuchła wojna, mieliśmy sporo oszczędności. Niestety wkrótce zaczęła szaleć inflacja, banki zamknięto, a my nie mieliśmy zagranicznej waluty. W ciągu paru dni staliśmy się biedni. Licho. Jest licho. Better day. Dobrze, ty śpi z dzieckiem. Ty czuwaj. A ty chodź szukać zapasów. Plac budowy jest nowy główny plac. O. Funkcjonalne targowisko. Moglibyśmy kupić tutaj jedzenie. Ruiny willi. No właśnie, leki dużo, jedzenie dużo. Posterunek wojska na pewno nie. Gdzie wielka kamienica? My tu byliśmy jeden dzień temu. Ale oni jednak mają jeszcze jedzenie. Dobra, spróbujmy.
Tylko że z nożem tym razem. I ze dwie piłki. Zobaczymy. Wydaje mi się, że uda nam się tutaj coś wyszarpnąć dla siebie. Musielibyśmy tego gościa jakoś diabnąć. Musimy na pewno wejść na piętro. Jeżeli nie wejdziemy na piętro, to nie ma opcji, że tu coś działamy. Tutaj czysto. Okej. Zobaczmy, co tu w ogóle znajdziemy. Musielibyśmy się dostać tu do lodówki. To jest pewniak. Czy mi się wydaje, że on właśnie poszedł gdzieś? Dobra, ryzyk fizyk. O, pięknie. Tego szukałem, nie? Mega. Mega, mamy to, co potrzebowaliśmy. Świetnie. Gdy tam gruba skrytka, też bym się zasadził na tego gościa ze strzelbą, ale. Ale liczy się sam fakt, że mamy żywność już, nie? No i okej, mamy też pistolet. Możemy się bronić na pewno. To nie podlega żadnej wątpliwości tutaj. Ładnie. Lekko ranny. A czemu go ranili? Musimy zapewnić odpowiednią ilość jedzenia. Tak. No i mamy teraz odpowiednią ilość jedzenia, nie? Głodna, chora i zmęczona. Ty, Arika, jesteś bardzo głodna. Co masz w bajo? Musimy znaleźć jedzenie, czym żebym z głodu. No, znaleźliśmy właśnie dużo, nie? Arika mówi, że jest bardzo głodna. Czy nie możemy pójść na zakupy? No, zrobiliśmy już zakupy w supermarkecie. Też tutaj weź sobie. I na razie przydałoby się, żebyś posadziła tu jak na krześle może. Bo łóżko będzie zajęte. W tym momencie. Zjedzmy na razie konser... Albo nie. Nie, zróbmy jedzenie normalne. Nie bądź smutny, idź pobawić się. Idź się pobawić. Mam nadzieję, że leki jakieś przyjdą. Że będzie handel z lekami możliwy zaraz. Się przyjdzie handlarz i wtedy coś ogarniemy. Byłoby najlepsza rzecz dla nas w tym momencie, tak na dobrą sprawę. Mamy tyle naboi, że jakbyśmy za same naboje kupili po prostu leki. Okej. Właśnie, bardzo głodna, potrzebujemy. Idź się połóż. Dzisiaj ty w nocy będziesz. Okej, to ty, Emilia, weź się rozejrzyj. Czy mogłabyś czymś pomóc tutaj? Mogłabyś zrobić tutaj dwa te. Dwa razy do paleniska dorzucić. Dalej jest smutny? Nie, już nie jest smutny. Okej. Chociaż tyle dobrze.
Przydałaby nam się jakaś postać, która by dała radę więcej dźwigać, tak na dobrą sprawę, no ale nie można mieć wszystkiego, nie? Jak tylko Arika się wyśpi, Emilia się położy, wtedy zakończymy dzień. Pomyślimy, co dalej. Bo Henryk będzie musiał odespać w nocy, to jest pewnie. Henryk będzie musiał spać w nocy. Nie ma innej opcji nawet. Kurczę, gdybyśmy. A ile byśmy potrzebowali, żeby zrobić siekierę? A, 5 części broni, dużo. A hełm? Hełm tylko komponenty. Będziemy musieli się gdzieś wybrać. Będziemy się musieli gdzieś wybrać, nie? Emilia, zejść tu na dół w tym czasie. Nie czuję, żeby ktoś mnie dzisiaj przecież. Nikt nas nie lubi tutaj, wszyscy nas omijają. Młody też jest dobry, gdzieś tam wybiegnie, pobawić się. Come on, come on, wyśpij się, Arika, come on. Mruganie gwiazdki tam się tylko kojarzy z widokiem snajpera w oddali, nie? I to jest teraz taka średnia perspektywa tutaj. No come on. Musimy zrobić tą podmiankę. Bo zrobimy. O. O. Okej. Teraz tak, ona się położy. I dalej jest zmęczona. On trudno, no. Musi tak być, no musi tak być. Co potrzebujemy teraz? Materiały, nie? Bardziej. Są części broni. Plac budowy, leki dużo, jedzenie dużo. Tam są snajperzy na górze, ja bym tam nie chciał iść. Przynajmniej nie teraz. O, strzelana szkoła. Możliwy handel, to ja nie chcę się to bawić. Ruiny willi. Dezerterzy. Bliźniaku to samo. Hotel. Uzbrojeni bandyci. A widzicie, mamy o tyle fajnie, że obecnie wszędzie są bandyci. Są tu leki? Niewiele. Ale wszędzie ktoś jest, nie? To jest najgorsze. Okej, chodźmy tutaj. Chodźmy do tej rudery. Kurde, nie wziąłem łomu, no. No dobra, tutaj będziemy składowali na koniec. Miejmy nadzieję, że nikogo tu nie. Wow, nie znajdziemy naprawdę. Jeżeli tu kogoś znajdziemy, no to jesteśmy w kropce w tym momencie, no ale. Jeżeli uda nam się nikogo nie znaleźć, no to. Spoko, wydaje mi się, że będzie łom gdzieś potrzebny. Bardziej właśnie łom, łopata, coś takiego. Aniżeli na przykład. Nie wiem. Wytrychy. A wytrychy też by się przydał mógł akurat. Wytrych mógłby się też akurat przydać.
Zobaczymy, no na razie z humu kumulujmy to tutaj, co mamy. Chyba ciało było, o ile dobrze widziałem. Muszę zobaczmy, co tu mamy. Sterta gruzu. Tutaj są drzwi przywalone od drugiej strony. Byśmy musieli górą przejść. Pist, pist, pist. Aj no kurczę, chciałbym mieć taką parę. Ja bym chciał mieć taką parę, żeby naprawdę mieć możliwość na przykład trzy pary drzwi pod rząd z bara wysadzić, nie? Ile 1/4 czasu za nami? No, zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Cyk. A nie, jednak piła się u góry przyda. Czyli patrzcie, nie jest tak źle. Jakbym na przykład mógł gdzieś na dole, tam w tamtym drugim budynku, wywołać też hałas. Tutaj ktoś będzie. Chyba to jest ta osoba, co będzie potrzebowała albo leków, albo żywności. To szczerze mówiąc, chciałbym wpierw załatwić swoje. Dobra, zostawmy piłkę na razie tam. Chciałbym na początku znaleźć swoje rzeczy dla siebie. W sumie tutaj no liczę na trochę leków, a wyszedł Lipton. No ale cóż, co zrobić? No nie poradzę nic, nie? Rolowane papierosy. Jakbyśmy rolować papierosy mogli zacząć, to już też byłoby w ogóle inna sprawa, nie? Z papierosami to handel w punkcie, w wojsku to byłby. Wow, to byłaby naprawdę poezja. Tylko że trzeba byłoby niestety jakoś tam wszystkim, z tym wszystkim dotrzeć. Niestety tego nie mam jak teraz zrobić. No chyba ani żywności, ani leków nie widziałem do tej pory, więc jeżeli ta osoba będzie chciała jedną z tych dwóch rzeczy, a na stówę będzie chciała. Co tu mamy? Masz. Aha, najdroższa masza schronia się wśród bezdomnych. Malarz. No jak przyjdziemy tutaj na następny raz, to on już będzie martwy. No i tutaj przydałby się łom w tym miejscu. Czyli no, bierzemy co się da. Oczywiście wyłącznie z naszymi piłkami, bo nie zostawimy ich tutaj. I będziemy potrzebowali przynieść łom albo jeden wytrych. Chociaż pewnie i tak wezmę łom ze względu na to, że. Ale kurde, że łomu nie wziąłem. Czemu nie wziąłem łomu? Weźcie mi powiedzcie, czemu ja łomu nie wziąłem. Możecie mi wyjaśnić, dlaczego nie wziąłem łomu? Nie pomyślałem o nim. To jest obraz bogaczy. No. Obraz ludzi w eleganckich strojach. Przepraszam bardzo, nie obraz bogaczy. Dobry wieczór. On chciał. Z tego co pamiętam, on chciał. No właśnie, on jest głodny. To przyniesie mu żarcie na następny. Następnego dnia wtedy. Dobra. Teraz tak, co zabieramy, to bierzemy ze sobą. Teraz tak, pytanie numer dwa, co nam się przyda u nas? 2, 3, 4, 5. I resztę dopychamy komponentami. My z nim pohandlujemy na następny dzień. O, też coś było. Ale następny dzień to już będzie następny odcinek. Także dzięki Wam za uwagę i do następnego materiału. Trzymajcie się. Hej.